Urządzenie, które może uratować czyjeś życie. Automatyczny defibrylator zewnętrzny został umieszczony na elewacji ośrodka zdrowia w Tułowicach. Będzie to służyć mieszkańcom. Mam nadzieję, że się to nie przyda, bo tego życzę i sobie, i każdemu innemu. No ale jednak mamy, więc jeżeli będzie taka potrzeba, możemy z tego skorzystać. I dla nas odpukać nigdy nie potrzebowaliśmy, ale no, generalnie są różne sytuacje w życiu, więc mam nadzieję, że będzie używany jak najrzadziej, ale ważne, że jest. Także no, jest to na pewno bardzo ważne. AED jest prosty w obsłudze. W trzech krokach możemy uruchomić urządzenie i przystąpić do reanimacji. Są to urządzenia tak skonstruowane w tak prosty sposób, że naprawdę użycie tego defibrylatora jest bardzo proste. Podpowiada to urządzenie, co mamy w kolejnych krokach zrobić, więc naprawdę nie można się tego urządzenia bać, należy z tego korzystać. Na gołą klatkę piersiową, czyli rozebrałem. I tą naklejkę przyklejam tak naprawdę, zobaczcie, pod prawym obojczykiem, czyli tutaj na prawej piersi. Drugą naklejkę w linii pachowej, czyli pod pachą, tutaj w okolicach końca żeber. W kółko to urządzenie będzie do nas powtarzać, co mamy zrobić krok po kroku, więc naciskam, nikt nie dotyka, nikt się nie zbliża. Defibrylację wykonano. Prąd poszedł między jedną a poszkodowanego bezpiecznie. Ten model, ten typ konkretnie jest na Centrum Sportu w Opolu, zewnętrzny, odporny na warunki atmosferyczne. Jestem przekonany, że oby nie, ale może komuś ratować życie. Ma służyć i ratować zdrowie i życie ludzkie naszych mieszkańców i kogokolwiek, kto by potrzebował takiej pomocy. Młodzież, uczestnicząc w szkoleniu, mogła sama doświadczyć, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacji zagrożenia życia. Musiałem uciskać. I robiłem z kolegą, kolega podpinał do AED, a ja masowałem. Trzeba przykleić te naklejki jakby na ciało i włączyć urządzenie. Bo można uratować po prostu czyjeś życie. Miejmy nadzieję, że AED nie będzie musiało zostać użyte. Jednak cieszy fakt, że możemy czuć się bezpiecznie, a w razie zagrożenia sprzęt uratuje życie.